Nie wyobrażałem sobie, żeby studiem festiwalowym stała się moja kuchnia. Tak samo nigdy sobie nie wyobrażałem, że można dotrzeć do ONR-u i rozmawiać z nimi otwarcie, nie z ukrytej kamery. Dokonał tego nasz dzisiejszy gość, Michał Edelman, twórca obrazu Ostatni Rycerze Prawej Strony. Dzień dobry. Dzień dobry. No muszę zapytać, jak to się stało, że środowiska, które traktujemy powszechnie jako zamknięte, dopuściły cię do siebie, wpuścili cię do swojego domu członkowie ONR-u. Wielu dziennikarzy próbowało, ja też swego czasu próbowałem kiedyś wejść na zamknięte, słynne koncerty zespołów ONR-owych. To jest naprawdę trudne zadanie. Tak, też ja się sam przekonałem, że to jest trudne zadanie, bo ja na pierwszym roku w szkole chciałem też zrobić film o podobnej tematyce i nie udało mi się nigdzie wejść, z nikim porozmawiać. To rzeczywiście są jakieś środowiska, które się nawzajem też ostrzegają i to po prostu jest bardzo trudne. Ale miałem po prostu wielkie szczęście, bo mój kierownik produkcji, kierownik też produkcji tego filmu i producent kreatywny tego filmu, Patryk Sielecki, z którym ja robiłem wcześniej jakieś etiudy w szkole, wiedział, że ja taki film chcę zrobić i do mnie się odezwał w momencie, kiedy poznał jednego z później z bohaterów naszego filmu, Marka, który pracował na planie, na którym on też pracował i był po prostu ochroniarzem na tym planie. No i tak do mnie wtedy Patryk zadzwonił, powiedział: słuchaj, no mam takiego człowieka, czy chciałbyś się z nim spotkać? Ja powiedziałem, że jak najbardziej. No i po prostu okazało się, że Marek jest kierownikiem Brygady Łódzkiej ONR-u. I od razu jakoś przez to, że, albo raczej dzięki temu, że Patryk miał z nim taką relację zawodową, prywatną od razu, to po prostu z innego w ogóle poziomu startowaliśmy. Nie z poziomu kogoś z zewnątrz, kto przychodzi i próbuje w jakimś celu się tam dostać, tylko kogoś, kto jakby wchodzi od razu od środka. Więc myślę, że to było po prostu szczęście i gdyby nie to, to byśmy tego filmu nie zrobili. Ja miałem wrażenie, że dokonałeś czegoś, co jest bardzo trudne w dokumencie, w reportażu, czyli bohaterowie zapominają o kamerze. Szczególnie to widać w bardzo mocnej rozmowie dwóch panów wymieniających listę polskich Żydów. Tak, to było zaskoczenie dla mnie wielkie, bo w sensie w ONR-ze hierarchia jest bardzo istotna i to jest bardzo silne. I ta rozmowa, którą my zaobserwowaliśmy, to był pierwszy dzień zdjęciowy nasz. My po prostu tam przyjechaliśmy, mieliśmy z nimi jechać razem autobusem do Warszawy na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. I po prostu Marek, który jest kierownikiem tej brygady, na samym początku w tym autobusie stanął, powiedział: słuchajcie, oni będą o nas robili film, oni są w porządku. I teraz podpisujemy wszyscy zgody na udzielenie wizerunku w tym filmie. Zapraszam. I oni wszyscy podpisali te zgody, i w tym momencie po prostu nagle z kogoś, komu nie można było ufać i kto był jakimś zagrożeniem, staliśmy się kimś. Takim po prostu, którego oni mają takie silne poczucie, że to jest w porządku, żeby być przy nas otwarci. Ale nie uwierzę, że nie czułeś dyskomfortu przebywając z nimi, spędzając dużo czasu. Każdy z nas, kto widział relacje z marszy ONR-owców, czy też widział, jak oni się zachowują jako kontrmanifestanci, ja osobiście, uczestnicząc w marszach równości, odczuwałem strach. Ja też odczuwałem strach i no, zdecydowanie tak. No, po prostu niestety to była część pracy nad tym filmem w zasadzie zawsze. Ja też ukrywałem swoje nazwisko przez całość tydzień, więc jak kręciłem tą scenę, w której oni opowiadają o Żydach i takich teoriach tego, kto jest Żydem z jakichś takich postaci publicznych, w polityce najczęściej, no to wymieniali słowo Żyd na przemian ze słowem karaluch. No jakby wiedziałem, że. I też oni mówili o nazwiskach i o po prostu o tym, że niektórzy według nich po prostu są Żydami,
co mi się, nawet niekoniecznie jak mieli żydowskie tak per se nazwisko. A ja nazywając się Edelman, po prostu siedząc obok, miałem rzeczywiście poczucie, że, ja, że jak oni się dowiedzą, to będzie problem, no, po prostu. Ale nie było tego problemu. I to jest chyba jakaś taka moja wewnętrzna złość trochę na ciebie, że ludzi, których się dotychczas bałem, zaczynam lubić. Naprawdę do połowy filmu no, ja już im nawet zaczynam trochę współczuć. Są zwyczajni, wykształceni ludzie, nie zawsze może z sukcesami, ale również osiągający sukcesy zawodowe. Więc chciałem zapytać, jak myślisz, co ich pcha do takiej organizacji jak ONR? Oni dołączają do niej nie w wieku 12 czy 15 lat, tylko jako dorośli ludzie. Oczywiście to jest takie pytanie, z którym ja tam szedłem, w ogóle robić ten film. I za każdym razem sobie na nie odpowiadałem troszeczkę inaczej. Taka główna myśl, która dla mnie wynikała z tej styczności, troszeczkę polegała na tym, że to są ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia potrzebowali dołączyć do jakiejś grupy, która by sprawiła, że się czują gdzieś lepiej i się czują jak wspólnota. To są po prostu ludzie, którzy mieli takie, a nie inne poglądy, tak jak ja. W zasadzie też chcę należeć do jakiejś grupy i na przykład szkoła filmowa jest dla mnie takim miejscem albo w ogóle praca w filmie jest takim miejscem, to dla nich taką przestrzenią jest ONR. I to jest coś z jednej strony bardzo oczywistego, a z drugiej strony coś bardzo nieoczywistego dla mnie, taka myśl, że po prostu to jest chęć bycia częścią czegoś większego, jakiegoś ruchu i chęć posiadania takich jasnych wskazówek po prostu w życiu i jakiejś takiej jasności co do tego, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. Po prostu poszukiwanie takiego bezpiecznego miejsca. To też mówiłeś o tej hierarchii, więc ta słuszność wynika z hierarchii. Ja myślę, że ten film jest też o poszukiwaniu bliskości. Jeden z bohaterów mówi, ONR to jak rodzina. Tak, oni bardzo często mówią, że ONR to jest jak rodzina, to jest jak dom, że to są najbliżsi przyjaciele, że to jest... I to po prostu tak dla nich tak funkcjonuje. Oni się wspierają, oni i też tym żyją. W sensie, bo mówi pan o tym, że to są po części ludzie, którzy odnoszą sukcesy zawodowe i tak dalej. Po części, ale w większości to są ludzie, którzy na przykład nie lubią swojej pracy i nie czują się w niej dobrze, więc... potrzebują jakiegoś rodzaju hobby, takiej przestrzeni, w której będą mogli się czuć dobrze i wspólnie. I to jest dla nich ONR, co jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony to jest właśnie takie spostrzeżenie, które rzuca na nich jakieś pozytywne światło, a z drugiej strony cały czas jest ten kontrast, że ej, ale przecież to są ludzie, którzy stanowią dla mnie jakieś zagrożenie. I że ta ich przestrzeń bezpieczeństwa jest dla mnie czymś bardzo niebezpiecznym. I dla mnie to zderzenie było czymś filmowo interesującym po prostu. Nie boisz się takiego zarzutu, że wybieliłeś ONR? Słyszałem ten zarzut już niejednokrotnie. To jest już któraś rozmowa, jaką prowadzę na temat tego filmu. Pytanie, czy się boję? Oczywiście, że się jakoś tam się boję. Nie chcę wybierać ONR-u po prostu. Wydaje mi się, że nie dało się zrobić o nich filmu, który byłby szczery i który by nie... W sensie, może raczej ja nie potrafiłem zrobić o nich filmu, który byłby szczery i który by nie podchodził do nich jak do ludzi po prostu. A w momencie, kiedy zarzut jest taki, że ja na przykład słyszałem też, że humanizuję ONR, członków ONR, no i jakby... No oczywiście, że ich humanizuję, no bo to są ludzie po prostu Mam wrażenie, że to jest taka pułapka trochę bez wyjścia dla mnie w sytuacji, kiedy robiłem ten film, że musiałem podjąć tę decyzję, czy wybielam, czy oczerniam. Nie było trzeciej drogi. Jak to padają słowa na końcu filmu, trzeba być człowiekiem po prostu. Tak. Czy bohaterowie widzieli ten film, czy podzielili się swoimi reakcjami z tobą?
Nie wszyscy bohaterowie widzieli ten film chyba, bo my po prostu, w sensie chyba, że oglądali na festiwalach, to ja nie wiem, ale na pewno pokazywaliśmy ten film Markowi i Adrianowi, czyli jakby głównym po prostu osobą w tej organizacji. Adrian jest po prostu kierownikiem głównym, a Marek jest takim człowiekiem, który nas tam wprowadził i też jest kierownikiem Brygady Łódzkiej. Więc im pokazaliśmy ten film, oni byli, mieli takie poczucie, że to jest w porządku, że tak było po prostu. Że to nie jest zmanipulowane, a co dla nich jest chyba ważne. A chciałem jeszcze jeden wątek w tej naszej krótkiej rozmowie poruszyć. Żyjemy w kontekście roli kobiet w publicznej debacie i chciałem o tę rolę kobiet w ONR-ze podpytać, bo to nie jest mocno sfeminizowana organizacja, a jeżeli już kobiety się pojawiają, to są takimi, bym zaryzykował, wyraźnie kibicującymi przemocy swoich kolegów. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta, nawet chciałem lekki tego typu rys na ten film nałożyć, wprowadzając taką postać Izabeli, która trochę zamyka ten film. Ja mam wrażenie, że ta organizacja się ma taki zwrot feministyczny jakoś, w jakimś dziwnym, takim kompletnie pokrętnym znaczeniu, ale że tam jest coraz więcej kobiet, które mają coraz wyższe stanowiska i rzeczywiście jest coś takiego, że to jest też dla nich po prostu miejsce. I że na przykład odnoszą się czasem w rozmowach jakby między sobą, ale też ze mną w sposób bardzo krytyczny do feminizmu w ogóle. Film kończy się zaskakującą sceną, kiedy to bohater robi wywiad z tobą. Jaki był pomysł? To oni zaproponowali coś takiego? To jest takie brudne ujęcie, które się pojawiło w dokumencie? I Marek przez cały czas pracy nad filmem, on cały czas nam mówił, że on bardzo jest ciekaw tego, co my myślimy o nich. No i ja mu powiedziałem, że słuchaj, no to będziemy musieli po prostu o tym porozmawiać i że fajnie było to nakręcić. Kolejna rzecz jest taka, że ja wiedziałem, że chcę powiedzieć o tym moim nazwisku. Więc z tą świadomością troszeczkę wykorzystałem tą okazję tej rozmowy na to, żeby przemycić tą informację w sposób, który byłby nie taki ostentacyjny, no bo nie chciałem się z nim spotkać, mówić, Marek, słuchaj, no jestem jakoś, więc po prostu wykorzystałem trochę tą scenę do tego, żeby zrobić coś, co chciałem, żeby było zamknięciem tego filmu. Ale jak on zaproponował ci przystąpienie do ONR-u, to tak oczywiście oponowałeś, ale nie byłeś bardzo krytykującą osobą działalność tej organizacji. Nie, no ja przecież się zaśmiałem, powiedziałem, że oczywiście, że nie i Marek jakby też się zaśmiał, więc to jest w ogóle bardzo dziwne, jakieś takie nić porozumienia w niezgodzie między nami. Ostatni Rycerze Prawej Strony, festiwal o poszukiwaniu bliskości, może i też o problemach z brakiem rodziny na festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu. No, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Edelman, twórca tego obrazu. Dzięki wielkie.